Takie tam demówki. Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Shogun Showdown Prolog. Serii, która zwie się Takie tam demówki, jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoje wersje demo, albo tak jak w tym przypadku jest osobny produkt Prolog, który spełnia zadanie dema, ale jest permanentnie darmowo dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Co oznacza, że link macie na dole w przypiętym komentarzu, możecie zazwyczaj w tym wypadku również polecieć, zainstalować samemu i przetestować, co bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo znalazłem ten tytuł przy okazji ciekawego screenshota, który mi się wyświetlił na Twitterze od jednego z grafików, którego obserwuję. Myślałem, że to jest mockup, myślałem, że to jest może jakiś projekt gierki, a się okazuje, że to już istnieje, jest grywalne, można przetestować. Co więcej, patrząc na to, co to jest, wyglądało takie, to może być ciekawe albo bardzo nietrafione, zagrałem i jest bardzo, bardzo trafione, przynajmniej z mojej perspektywy. Więc czym się je Shogun Shounen Prolog? Jest to demo, no prolog do gry, który pojawił się 4 kwietnia 2023, więc bardzo relatywnie świeży. Producentem jest Robotino, wydawcą Goblins Publishing oraz Gamera Games. Pełna wersja gry, czyli podstawowy Shogun Showdown powinien się pojawić w drugim kwartale 2023 i wersja demowa Prolog na ten moment na Steamie ma 98, nie za dużo, ale całkiem okej, jak na kilka dni, to znaczy z mojej perspektywy to jest co, piąty? Tak, piąty, czyli wczoraj to demo w ogóle wyszło, okej. Więc jak na jeden dzień 98 recenzji bardzo pozytywnych, to jest dobry znak. Kto i co? Gramy tutaj jako, to są chyba ninja bardziej niż samuraje, jest kilka postaci do wyboru. W pełnej wersji gry będziemy mieli do wyboru kilka postaci, co najmniej trzy są tutaj nam podpowiedziane. Na starcie mamy tylko jedną, wydaje mi się, że to jest ona, ale mogę się mylić, nie wiem dlaczego mam taki bardziej żeński vibe od tych pikseli. To jest The Wanderer, czyli no, podróżnik, możemy tak to nazwać, nie mylić z innym Wandererem, tudzież Baką. Dwie pozostałe mamy tylko cień, wiecie, wycienione jest, ale prezentują się bardzo zacnie i są to postacie, którymi chciałbym zagrać. Niestety będę musiał poczekać na pełną wersję gry i już wam mogę powiedzieć, że prawdopodobnie ze względu na to, co już widzę z tymi postaciami, będę chciał się na to załapać. Przechodząc do fabuły, oczywiście jest tam jakieś połączenie, że wielki zły szogun, którego trzeba będzie sklepać, jada. Fabuła w prologu nie jest aż tak bardzo rozwinięta, ważniejszy jest gameplay. Co do gameplayu, sytuacja jest taka, że mamy troszkę FTL-a, mamy taki rogalikowy system rozwijania się przed nami krainy, że idziemy, mamy to do wyboru, wiemy na co trafimy, wybierając jedną z opcji, tracimy tą drugą, czy później będzie ich jeszcze więcej. Lecąc dalej mamy falę przeciwników do pokonania lub sklepy, w których możemy ulepszyć swój sprzęt albo nasycić go, nie wiem, trucizną, czy zmarzliną, czy różne fajne gadżety tutaj są do przygarnięcia. Co oznacza, że podczas rozgrywki zaczyna się robić ciekawie, zabawnie, a sama rozgrywka jest interesująca i nietypowa, czyli każdy ruch, który wykonujemy, to jest tak jakby jedna tura, przeciwnicy również wtedy wykonują swój ruch, czyli wszyscy jednocześnie wykonują swój ruch w tym momencie, kiedy my zadecydujemy, co robimy. Mamy nad sobą możliwość powieszenia trzech akcji, których zakolejkowanie jest turą i użycie również jest turą, czyli możemy na przykład zrobić machnięcie mieczem, do tego odskok do tyłu i strzał z łuku. Odpalając to, wykonujemy czwartą turę, którą jest machnięcie, odskoczenie do tyłu, strzelenie z łuku jednocześnie. Możemy też wykonać ruch, który jest automatycznym tapnięciem tury do przodu i nie wbija się w kolejkę rzeczy, które mamy przygotowane do ataku. Co oznacza, że możemy sobie przygotowywać te swoje ataki i one tam wiszą, czekając aż w końcu ich użyjemy, co jest o tyle ważne, że każdy atak ma swój cooldown, czyli jak machniemy mieczem, to nie możemy kolejny raz machnąć mieczem przez kilka tur. Więc, żeby sobie poradzić z zagrożeniem, musimy wyczaić, które ataki kiedy możemy użyć, ile przeciwnik ma życia, więc który atak na którego przeciwnika, jak się przesunąć, jak jesteśmy blisko przeciwnika i jesteśmy twarzą do niego, to możemy się ruszyć do przodu, żeby zamienić się z nim miejscami, co oznacza, że jeżeli przeciwnik chce nas zaatakować i widzimy, że w następnej turze nas ciachnie, to możemy się z nim zamienić miejscami, on ciachnie tam, gdzie miał, ale jedno miejsce dalej, tam, gdzie nas już nie ma, tam, gdzie byliśmy przed chwilą, a my jesteśmy w tym miejscu, gdzie on stał, no, w tym momencie plecami do niego. Jeżeli za nami był przeciwnik, który też chciał nas dziabnąć, to dwóch wrogów może się jednocześnie trzasnąć po łbach. Więc teoretycznie da się zbudować build, który pozwoli nam pacyfistycznie poradzić sobie z zagrożeniem, bo wszyscy wrogowie będą się rozbijali o siebie, a my przetrwamy, więc tego typu zagrania są w tej grze potencjalnie możliwe. Nie wiem, czy faktycznie udałoby się to zrobić, to musiałby być jakiś fan build, niekoniecznie bardzo fan, bo byłby trudny do użycia, szczególnie na bossach, gdzie trzeba bossa najpierw troszkę oklepać, żeby się pojawiły jego ady, żeby przywołał swoje popierdółki próbujące nas zabić, co oznacza, że wtedy te jego popierdółki będzie dało się zbejtować do bicia bossa. Ogólnie koncepcja jest mega, bardzo podoba mi się to, co widzę. Pograłem troszeczkę i grywalność ma ogromny potencjał. Na chwilę obecną prolog jest zbyt prosty, bo jak wyczaicie, jakie są zasady, co trzeba zrobić, to da się rozwinąć, bo oczywiście da się tutaj rozwijać nasze ataki, na przykład skracać cooldowny na różnych atakach. Na starcie tą postacią, Wandererem, dostajemy slasznięcie mieczem i strzał z łuku. Ja poszedłem w build taki, że jak rozwijam obrażenia,
od ataków, to rozwijam obrażenia od miecza, a jeżeli skracam cooldown, to skracam cooldown od łuku. Można to robić odwrotnie, można to łączyć obojętnie. Co więcej, sporo ataków jest do odblokowania, shurikeny, nie shurikeny, jakieś inne machnięcia. Jest tego dużo. I tutaj sytuacja jest taka, że mój jeden atak mieczem potrafi zone-hitować mocnego przeciwnika albo przynajmniej mocno obić bossa, a z łuku potrafię nawalać jak z karabinu praktycznie co drugą turę w pewnym momencie, co oznacza, że jestem w stanie kosić całą mapę jedną za drugą, za trzecią, za czwartą, za piątą i większego zagrożenia nie ma po kilkudziesięciu minutach rozgrywki, więc jak rozgryziecie co i jak, jest to raczej prosta gra, przy czym to jest prolog, balans twórcy zbierają dopiero informacje jak to działa, więc wydaje mi się, że to mogą świetnie rozwinąć. Jeżeli chodzi o sterowanie klawiatury i myszka, nie widzę większego sensu, by korzystać z pada, zapewne też się da. Aż sprawdzę, czy jest w tym momencie obsługa pada i nie ma. Więc nie da się z pada chyba na chwilę obecną. Nie próbowałem, więc raczej się nie da. Jeżeli chodzi o strefę wideo, przecudny pixel art tej grze, nie ma czego zarzucić w strefie wizualnej. Jest dograna. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest klimatyczna i jest sensowna. Za bardzo się nie ma do czego przyczepić, więc tu bym też postawił okejkę. Jeżeli chodzi o bugi, nie natknąłem się na nic. Poza tym, że w tym prologu ewidentnie nie istnieje balans, ale to raczej nie bug, to złe zaplanowanie rozgrywki. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, gameplay, pomysł na rozgrywkę, grafika, strefa audio, również wszystko bardzo, bardzo, bardzo na plus, na minus. Poziom trudności, który jest zbyt niski do tego stopnia, że nie widzę siebie powtarzającego ten prolog, żeby wyciągnąć z niego więcej, a nie widziałem wszystkiego, nie wszystkie bronie odblokowałem, nie wszystkie rzeczy zobaczyłem. Chciałbym zobaczyć więcej, ale mam wrażenie, że po prostu grając w to dłużej, znudzę się na tyle, że nie będę chciał grać w pełną produkcję, kiedy ona wyjdzie, więc ja dodaję na wishlistę. Macie link do pełnej wersji Shogun Showdown również na dole, jeżeli chcielibyście dodać na swoją wishlistę. I wydaje mi się, że tutaj na plus praktycznie wszystko na minus. Jeżeli nie lubicie tego typu turowych gierek, to wam nie podejdzie, ale gra jest świetna. Jeżeli chodzi o wymagania, to jak można założyć, nie są zbyt wysokie. 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 7, 8, 10. Procesor z taktowaniem przynajmniej 1,7 GHz, 1 GB RAM-u, karta graficzna taka jak Intel HD Graphics 3000 lub lepsza, 500 MB wolnej przestrzeni na dysku, w zalecanych nie ma nic więcej. Ta gra powinna ruszyć na kalkulatorze. Nie wiem, czy pojawi się na smartfonach, ale na wszystkich dzisiejszych smartfonach działać powinna. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, jestem zachwycony, ten prolog podobał mi się strasznie, jeżeli macie parę minut na przetestowanie we własnym zakresie, to bardzo, bardzo namawiam do tego, link jest na dole w przypiętym komentarzu, lećcie, przetestujcie, może się zakochacie i może podobnie jak ja, będziecie czekali na wyjście pełnej wersji. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, fajnych demówek do grania, do następnego i hej! Tak się rozgadałem, że zapomniałem o stygnącej herbatce.